wszystkich, tutaj Michu i dzisiaj taki filmik z mojego nowego zakupu, który sobie, że tak powiem, sprezentowałem sobie SSD nowy do komputera, mianowicie jest to ADATA SP550 o pojemności 240 GB. Moim zdaniem to będzie dobry SSD na te rzeczy, na które chcę go przeznaczyć, czyli na gry i takie typowo użytkowe programy typu GIMP czy Photoshop czy coś takiego, Camtasia na przykład, i też do jakichś tam kilku dokumentów, prawda? Tak, ten dysk jest na pamięciach TLC, które są teoretycznie najsłabszymi pamięciami, natomiast jeżeli i tak jest ciężko taki SSD zajechać, ponieważ trzeba by było codziennie zapisywać po kilkadziesiąt gigabajtów danych na tym dysku, zapisywać, żeby go zajechać. Poza tym mamy 3 lata gwarancji bez limitu zapisu, także moim zdaniem jest to bardzo fajna opcja, dlatego ten SSD też wybrałem. No i co prawda jest on jednym z najtańszych dysków SSD o pojemności 240 GB. Także tak on się prezentuje, takie jest opakowanie. Naprawdę jest to bardzo malutkie opakowanie i ten dysk jest strasznie lekki. Mamy tutaj oznaczenie, że jest ultra cienki, 7 mm, że jest to oczywiście 2,5 cala i SATA 3. Co więcej, z tyłu możemy się dowiedzieć. Jakiś tam opis, urządzenie pamięci półprzewodnikowej SSD formatu 2,5 cala z ubudowanym układem korekcji błędów ECC i technologią UR Leveling wydłużającą okres użytkowania produktu zgodne ze specyfikacją SATA, ciche, z krótkim czasem dostępu, odporny na wstrząsy, energooszczędny, z długim okresem trzymania danych. W środku instrukcja szybkiej instalacji z warunkami gwarancji i śruby mocujące. No i mamy też deklarowany zapis i odczyt przez producenta, czyli odczyt do 560 MB na sekundę i zapis do 510 MB na sekundę. No i tutaj macie jeszcze do pobrania, do zarejestrowania się na stronie oryginalnej ADATA. No i co więcej, i chyba tyle. Także rozpakujmy go. Tutaj jest taka tasiemka, trzeba ją przeciąć. O, zobaczymy, co jest w środku. Otwieramy. No i w środku mamy karteczkę, chyba instrukcję, tak, Quick Start Guide i sam dysk. Tak on wygląda, jest naprawdę leciutki, taki plastikowy. Tandetnie wykonany, bo już to czuję, natomiast nie o to tutaj chodzi. Jest gwarancja, jest model. No. Także moim zdaniem oto ta naklejka jest bardzo fajnie wykonana, natomiast sam ten plastik jest, czuję, że strasznie cienki. No i mamy jeszcze w zestawie ramkę, która ze standardowych 7 mm daje nam 9 mm, czyli jakby się nie chciało zmieścić, natomiast w moim przypadku nie będzie to używane, bo wiadomo, mam sanki, w sanki wkładam SSD i wszystko gotowe. Także no, to by było na tyle. Dzięki, trzymajcie się i do następnego.